Witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, na układy nie ma rady. Tak, na układy nie ma rady. Już Państwu donoszę, czego będzie dotyczył ten dzisiejszy materiał na kanale. Otóż Niemcy wracają do romansu z Rosją. Proszę sobie wyobrazić, te artykuły już krążą po internecie, już się ludzie zastanawiają, już zaczyna się z jednej strony spekulacja, z drugiej strony dywagacje mają miejsce. Co to będzie? Jak to Niemcy mogą wracać do tego sojuszu z Rosją? A jak Niemcy wracają do sojuszu z Rosją, no to i Francja wraca do sojuszu z Rosją. To jest przecież oczywiste. A dlaczego tak się, drodzy Państwo, dzieje? Otóż dzieje się tak dlatego, że stare układy zobowiązują i ten stary układ jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie, to on działał wyśmienicie. No ten układ w szczególności rozpoczęty, zainicjowany przez Angelę Merkel, prawda, w Niemczech, tutaj przez Tuska w Polsce, bo to są sojusznicy Putina także, to ten układ się napędzał, rozpędzał się w zasadzie do rozmiarów bardzo dużych. Jeszcze wtedy nie widziano, gdzie to będzie, w którą stronę to będzie zmierzać. Dzisiaj już to widać w zasadzie jak na dłoni, więc zarówno Niemcy, zarówno Francja, prawda, chcą wrócić do tego sojuszu z Rosją. No, Rosja kiedyś utrzymywała gospodarczo całą Europę. Utrzymywała, no to oczywiście, że nie utrzymywała za darmo. Europa czerpała korzyści z tego, że te surowce, prawda, z Rosji do Europy płynęły. No, największe korzyści oczywiście zawsze miały w tej kwestii Niemcy, zawsze miała Francja. No, Tusk, z racji tego, że jest największą ścierką świata, no to Putin go nawet zmusił, żeby kupił od niego gaz po cenie pięciokrotnie wyższej niż wszystkie kraje europejskie i nawet z zakazem następnie później od sprzedawania tego gazu gdziekolwiek indziej, komukolwiek innemu, jakiemuś innemu państwu na przykład. Ale wróćmy teraz do tego, co tutaj się będzie działo, drodzy Państwo. Ujawniono, że minister finansów Niemiec otrzymał polecenie od kanclerza Olafa Scholza, by odrzucać wszelkie wnioski z niemieckiego MON-u o militarne wsparcie dla Ukrainy. Nie ma. Jest koniec militarnego wsparcia dla Ukrainy. Ono oczywiście symbolicznie będzie, bo musi jakoś być w tej chwili takie wsparcie jeszcze oficjalnie tam ukazane światu, że Niemcy też pomagają i wszystko wskazuje na to, jak czytamy w jednym z artykułów w internecie, że Berlin wysyła sygnały Moskwie, iż po zakończeniu wojny chciałby wrócić do uprzywilejowanych relacji z Rosją. Otóż relacje z Rosją Europa miała zawsze. Nawet jak ta wojna na Ukrainie się rozpętała, jak ona się rozpoczęła, a została ta wojna rozpętana przez Stany Zjednoczone, a dokładnie CIA, bo to CIA najbardziej zależy oczywiście na tym, żeby ten konflikt na Ukrainie trwał w nieskończoność. Jest to konflikt w zasadzie. Ta wojna jest toczona tak naprawdę o nic, ale o tym powiemy jeszcze za chwilę. Więc generalnie rzecz biorąc, układy Europa Zachodnia z Putinem miała zawsze. Te układy nawet podczas trwania wojny one były, nawet jeśli nie były oficjalne, to były ukryte, bo drodzy Państwo, elity brukselskie, niemiecko-francuskie i także oczywiście przy tej, w tej sytuacji układ z Putinem tutaj także będzie zachodził, chcą stworzyć jedno super państwo, super mocarstwo od Władywostoku aż po samą Lizbonę. Ja to nazywam nowożytnym obozem koncentracyjnym. Do tego obozu koncentracyjnego mają zostać wprowadzeni wszyscy w tej chwili mieszkańcy Europy. No później zapewne ten teren jeszcze mógłby się gdzieś tam rozszerzać, ale to jest dalszy plan. Na razie mamy ten plan oficjalny wprowadzenia tych wszystkich narodów europejskich, zniewolenia ich totalnie, trzymania ich pod butem technologii, prawda, koncernów farmaceutycznych w lęku przed utratą życia. Ale żeby to zrobić, oczywiście, to trzeba ludzi ogłupić.
trzeba ich ogłupić totalnie, bo jak się ich nie ogłupi tymi dewiacjami promowanymi teraz przez neomarksizm, jak się tego nie zrobi, no to będą się buntować. No, nie pozwolą sobie założyć tego łańcucha, prawda, na szyję, tak jak brukselski pies łańcuchowy sobie pozwolił założyć taki łańcuch. Więc najpierw trzeba to od strony tej ideologicznej, tego neomarksizmu wprowadzić tę ideę, zostawić przy życiu tych otępionych, ogłupionych ludzi, którzy grzecznie pod butem władz będą chodzić i takie państwo ma zostać stworzone. Na tym terenie mają grasować już tylko koncerny, wszelkie koncerny, bo wolny rynek ma zostać przejęty, koncerny farmaceutyczne, no i agroholdingi. Ale agroholdingi głównie teraz działają tam w Ameryce Południowej, prawda, na tamtym terenie także, bo tam jest tak żyzna ziemia. I na Ukrainie. Ukraina ma najlepszą ziemię w ogóle do upraw rolnych w Europie. Nie ma lepszej ziemi. Rumuni mają nieco gorszą ziemię, ale też bardzo dobrą, ale jest to mniejszy kraj, więc zasoby Rumunii są znacznie mniejsze, ale pewnie też będą przejęte za jakiś czas. My mamy, drodzy Państwo, 4 razy gorszą ziemię od, jeśli chodzi o kwestie upraw, czyli tego wzrostu plonów, to mamy 4 razy gorszą ziemię od Ukraińców. To jest bardzo dużo. Teren zajęty ukraiński jest przez agroholdingi. Agroholdingi to są elity. Elity, które nie mają tak naprawdę bezpośredniego związku z krajami narodowymi. Kraje narodowe dla nich nie znaczą wiele, bo oni robią tylko interes, prawda? No Ford w czasie II wojny światowej robił interesy przecież z Adolfem. Coca-Cola też robiła interesy z Adolfem w czasie II wojny światowej. Tam nawet wprowadzono napój Fanta, który dzisiaj pijecie tam do drinków, bo ja takich napojów nie piję, bo nie lubię, ja tylko wodę. Więc interesy elit są ważniejsze. Interesy elit stoją wyżej od państw narodowych, dlatego wszystkie te ścierki polityczne, które wchodzą w układy z elitami, są przez nie po prostu sterowane. Wpływy Stanów Zjednoczonych w Niemczech czy tam we Francji są dużo mniejsze na przykład niż w Polsce. Dlatego Polacy przez diasporę tam amerykańską zostali zmuszeni do tego, antypolscy politycy, do tego, żeby Ukrainę wspierać do samego końca, prawda? Bezsprzecznie wspierać ten naród tutaj ukraiński ma zostać wpuszczony na teren Polski, bo Ukraina nie istnieje tak naprawdę. Ukrainy nie ma, tam jest ta diaspora, prawda, banderowska działająca w takiej koincydencji formalnej z Żydokomuną amerykańską i tam Zełenski też na tym robi interes doskonały, ale to państwo formalnie nie istnieje. Zrozumcie to, że tego państwa nie ma. Ono jest skorumpowane, zdemoralizowane i jest w rękach agroholdingów. I agroholdingi tam będą na tym terenie sobie grasowały. Natomiast Stanom Zjednoczonym zależy, żeby ten konflikt na Ukrainie cały czas tutaj był jednak, prawda, była dolewana ta oliwa do ognia, bo Stanom Zjednoczonym nie jest na rękę to, że pozycja Putina byłaby taka sama jak przed wojną. Stanom Zjednoczonym to się nie podoba, to nie jest korzystne, bo ta od czasów zimnej wojny ta rywalizacja między tymi mocarstwami o wpływy, o dominację na świecie była bardzo duża. No dzisiaj już Chiny mają wszystkie, prawda, karty w ręce, trzymają i rozdają te karty bardzo skutecznie. One wojnę wygrały, także nie spodziewajmy się, że wojna się rozpęta na cały świat. Takiej wojny nie będzie. Dzisiaj już jest ważny interes i wojna zostanie sprowadzona do poziomu walki ideologicznej i walki z ludźmi jeszcze rozumnymi i świadomymi, czy oświeconymi. Tych trzeba zniszczyć i zostawić przy życiu ten otępiony naród. Więc generalnie rzecz biorąc, Stanom Zjednoczonym zależy, żeby ten konflikt utrzymywać. Ale to jest także korzystne dla Europy, bo Europa, dla polityków europejskich, bo dzięki temu odwracana jest uwaga od tego, co elity niemiecko-brukselsko-francuskie chcą robić w Europie. Czyli wprowadzać te wszystkie szkodliwe zielone łady, prawda, niebieskie łady, dyrektywy azylowe, prawda, budynkowe i cała masa tego, bo to się dopiero rozpęta. Więc na tym korzystają wszyscy. Zwróćcie uwagę, jak to jest zawoalowany spisek, naprawdę. Ja zakładam, że Putin także czerpie
zyski z transportów wyprowadzanych z Ukrainy, tego zboża, tych produktów rolnych, które tam są wytwarzane i wwożone, prawda, żeby zukrainizować tak naprawdę rynki europejskie na całą Europę, że Putin też w tym ma swój udział, bo przecież niewiele by kosztowało Putina to, żeby takie transporty zniszczyć, gdyby mu na tym w rzeczywistości zależało. Także, drodzy Państwo, wszystko wskazuje na to, że ten stary układ jeszcze sprzed wybuchu tej wojny na Ukrainie powróci i to z korzyścią oczywiście dla tych elit Europy Zachodniej, no głównie tutaj mam na myśli Niemcy i Francję. W przypadku Polski ta sprawa jest jeszcze troszkę skomplikowana, prawda? Dlatego, że Tusk i zresztą ci antypolscy politycy, którzy tutaj to są komuniści albo tajni współpracownicy, prawda? Czy to agenci, czy tajni współpracownicy, oni już w czwartym pokoleniu grasują na tej Polsce. Oni kiedyś służyli głównie właśnie SB, Stasi, no i KGB. Po roku 89 przewerbowali się także i zaczęli służyć innym agenturom, prawda, także niemieckiej, także francuskiej, także angielskiej, no i głównej tej agenturze, prawda, amerykańskiej. Wydaje się, że jeszcze wyjątkowo silnej, chociaż już powolutku ta dyktatura będzie, ona będzie malała. I w tym przypadku zobaczcie, bo teraz Tusk jest grzecznym pieskiem łańcuchowym swoich niemiecko-brukselskich panów, bo tam, gdzie mu dają nagrody, to wiedzcie od razu, że tam, gdzie mu dają nagrody, drodzy Państwo, to oczywiście ktoś robi interes na Tusku, bo za co on ma dostać jakąś nagrodę? No ludzie drodzy, za co nagrodę takiemu imbecylowi? Przecież to jest człowiek tak nieudolny, że nawet jak to powiedział Sośnierz ostatnio, on by mu nawet nie powierzył 5 złotych. Ten człowiek nie zrobi niczego, on musi mieć pana nad sobą, on musi mieć zwierzchnika, to jest tchórz, prymityw taki zwykły po prostu. Jemu dać dyrektywę, dać mu nagrodę i on się będzie cieszył i tam jak piesek, prawda, hał, 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 a i merdał ogonkiem, jak to fajnie. I tam, gdzie mu dają nagrody, tam jest robiony interes na Tusku. Nagrodę dostał w Stanach Zjednoczonych, umieszczono go na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Ale na co on ma wpływ, jak on jest tylko ścierką, wycieraczką po prostu zwykłą dla elit. Dali mu Niemcy oczywiście nagrodę Karola Wielkiego, tam dostał, prawda. Dali mu Anglicy też całkiem ostatnio. Dostał jeszcze gdzieś tam, zdaje się, w Danii nagrodę jakiś ten dziennikarzy. Zobaczcie, zobaczcie, drodzy Państwo, jak to wygląda. On jest wspierany, bo jest bardzo pomocny. Dlatego tutaj, jeśli chodzi o kwestię wsparcia dla Ukrainy, to Niemcy teraz się wycofują oczywiście, ale Polacy będą dalej pod butem tej diaspory amerykańskiej Ukraińcom pomagać. No bo mają diaspora, prawda, elity amerykańskie, to mają takie haki na tych polityków, że to jest głowa mała, jak nie wykonają tego polecenia. Jak już mówiłem, wpływy elit amerykańskich w Niemczech są dużo mniejsze, czy we Francji, jak w przypadku oczywiście Polski. Także Polska, Tusk jest pod butem niemiecko-brukselskich panów, z drugiej strony pod butem diaspory, prawda, amerykańskiej i musi służyć też, podobnie jak oczywiście pisowcy tej diasporze, prawda, bo i PiS pomaga Ukraińcom i pomaga Tusk teraz, bo mu kazali, no to nie ma wyjścia. I jest także pod butem Putina, bo Putin ma na niego takie haki, zresztą wszyscy mają na niego haki z jednej i z drugiej strony. To jest taka ścierka, drodzy Państwo, że aż głowa mała, z nim to można zrobić dosłownie wszystko. On musi to wykonać i będzie tutaj oczywiście pokazywał nam swoją tą twarz tego patologicznego kłamcy i socjopaty i liczę na to, że on ma jakąś władzę i że wszyscy się nabiorą, jaki to jest wielki człowiek, a to jest po prostu płycizna totalna, to jest szambo po prostu skrajne. Także ostatecznie, jeśli chodzi o te układy elit, to jest tutaj dość duży galimatias, bo Niemcy, Francuzi się wycofują, już nie będą, zresztą Bruksela do dnia dzisiejszego robi interesy z Putinem, bo tam ten rynek brukselski to kupuje diamenty od Putina. Tutaj z drugiej strony wpływy tej diaspory amerykańskiej, która jeszcze popiera Ukrainę, ale jak mówię, to jest tylko kwestia czasu, bo tam już nie ma co zrobić na tej Ukrainie. Ta wojna
ona trwa tam, giną, ja podejrzewam, także niewinni ludzie zupełnie niepotrzebnie uwikłani w ten konflikt, bo Ukrainy nie będzie. Ukraińców chce się tutaj wpuścić na ten teren Polski i tutaj właśnie ta diaspora, prawda, banderowska, ona będzie grasować. To jest wielkie zagrożenie i jak się tego nie pozbędziemy, to będziemy mieli wojnę po prostu domową. Natomiast Ukraina zostanie przejęta przez te agroholdingi i tam zostaną tacy ludzie, niewolnicy, jak na plantacjach bawełny w Stanach Zjednoczonych, tak, prawda, w XIX wieku. Tak to będzie wyglądało. Taki jest ostatecznie plan, gdzie, jak już powiedziałem, także elity z całego świata będą robiły na tym interes, bo to tak będzie wyglądać. To są ludzie, jak już powiedziałem, czy oni są w Stanach Zjednoczonych, czy oni są w Chinach, czy oni są w Rosji, czy, nie wiem, w Amsterdamie gdzieś tam i tak dalej, w Niemczech. To już nie ma znaczenia. To są ludzie, którzy, to jest ten 1% tych najbogatszych ludzi, który tutaj będzie jeszcze robił swoją politykę nad polityką tych państw narodowych, nawet jak się tam trafi jakiś buńczuczny, prawda, polityk, który będzie chciał walczyć o te sprawy swojego kraju, jak Orban, czy, nie wiem, premier Słowacji, czy, a u nas kiedyś Leper, no to się, ale Leper nie miał takiej władzy jak Orban na przykład, czy premier Słowacji, ale to się okaże, że bardzo szybko, drodzy państwo, tacy ludzie gdzieś tam później i tak zostaną, będą marginalizowani, bo to o czym oni myślą, czy to, o jakiej Europie oni myślą w ostateczności, czyli że mają zostać te państwa narodowe zachowane, że z każdym państwem się mamy liczyć, że państwo ma być suwerenne, to tego nie chcą. Elity tego nie chcą, ma być jedno super państwo. Więc tak, drodzy państwo, ta sprawa teraz wygląda. Dodatkowo jeszcze zwróćcie uwagę, że Zełenski ostatnio chciał wymusić na Polsce, żeby Polska przekazała mu te MiG-29, którymi dysponujemy, i Kosiniak-Kamysz stwierdził, że on tego nie przekaże, bo Polska musi zachować swoją pozycję tego kraju, prawda, który będzie miał się czym bronić w ogóle, i Zełenski nie dostanie tych MiG-ów 29, ewentualnie może coś dostać, jak Polska będzie miała kolejne samoloty. Na razie MiG-29 mają bronić naszego polskiego nieba, tylko nie wiadomo przed czym mają bronić, bo nam żadna wojna tak naprawdę nie zagraża, jak mówię. Oni chcą przejąć terytorium, im zależy na terytorium. Tutaj my mamy nie produkować sobie żadnego, prawda, żadnej żywności. Mamy być zniewoleni energetycznie, dlatego się wszystko zamyka tutaj. Jak już państwo nasze będzie w pełni przejęte, to ktoś tutaj będzie sobie ziemię uprawiał, a my będziemy pracowali, czy to u Niemca, czy to u, prawda, jakiegoś innego delikwenta, który tutaj z ramienia tych elit będzie nadzorcą. Tak to będzie wyglądało z tych kopalni naszych, które są teraz zamykane. Też ktoś w przyszłości skorzysta, ale to nie my. Dlatego mówię, ale zobaczcie, już jest jakaś oficjalna informacja, że Polacy, że Kosiniak-Kamysz odmawia przekazania Ukraińcom, prawda, MiG-ów 29, a więc znowu mamy tutaj do czynienia z jakimiś wpływami, prawda? No bo z jednej strony zwróćcie uwagę, jak te wpływy wyglądają. No tutaj się daje Ukraińcom darmowy prąd, prawda? Bo diaspora amerykańska zarządziła, a teraz skoro Niemcy już rezygnują z tej współpracy, to Niemcy z kolei na Tuska wymuszają, żeby już nie przekazywał tej broni, bo Tusk musi temu służyć. Za chwilę się okaże jednak, że diaspora amerykańska wydała rozkaz jakiś wyższy, prawda, bo to się będzie tam u góry rozgrywało, że te MiG-29 mają zostać przekazane, to dajcie Ukraińcom te MiG-29, to my wam tam damy jakieś stare samoloty inne, to też będziecie mieli, żebyście tam cicho siedzieli, żebyście nic nie gadali. Zobaczcie, Tusk był wiernym wyznawcą, posłusznym wyznawcą i ideologii, prawda, neomarksistowskiej, która w Stanach Zjednoczonych też jest oczywiście widoczna, i służył tym elitom niemiecko-brukselskim, ale służył także elitom, prawda, amerykańskim. Tak, no tej diasporze amerykańskiej, no bo pomoc Ukraińcom, to jest państwo zdemoralizowane totalnie, prawda, i bezczelne do tego, nie zasługujące na to, żeby w ogóle funkcjonować i istnieć, to pomagali temu państwu, Ukrainie pomagali i
pisowcy i Tusk też grzecznie pomagał. To jest chyba jedyny punkt wspólny dla pisowców i prawda, koalicji 13 grudnia. Nie ma innego, bo tak to się oni zwalczają, ale skoro i koalicja 13 grudnia i PiS pomagają, prawda, Ukraińcom, to znaczy się, że wpływy diaspory amerykańskiej są rzeczywiście bardzo silne. Natomiast Europa Zachodnia wcale, jak wybucha wojna, to nie chciała pomagać Ukrainie. A kto tam się garnął do pomagania Ukrainie? Po pół roku Niemcy wysłały tam na Ukrainę 500 hełmów. I to było wszystko. Potem Francja 2 czołgi wysłała, potem jakąś armatę wysłali. Kto się palił do tego, żeby wysyłać tam broń? Nikt się nie palił. Układ z Putinem, mówię, ten romans z Putinem i tak wróci, on zostanie tam zawiązany, to bądźcie, drodzy państwo, tego pewni. To jest pewne, to jest na 100%. Tak to będzie wyglądać. Stany Zjednoczone jako pierwsze finansowały Ukraińców. No i przy tej okazji oczywiście Polska, prawda? No bo Polska chodząca pod butem oczywiście diaspory amerykańskiej też musiała te rozkazy tutaj wypełniać. Także tak ta sprawa, drodzy państwo, wygląda. Wraca do Europy stary układ i będą się agentury tutaj ścierały jeszcze. Kto tam będzie miał haki, na kogo, to będą szale na jedną czy na drugą stronę gdzieś tam przechylane. Dodatkowo jeszcze Chiny chcą tutaj wejść, zresztą Chiny są w Europie, bo to jest rynek dla nich przepotężny, chcą utrzymać swoją pozycję, chcą mieć te, być nadzorcą takim gospodarczym, prawda, Europy. No a Chiny także sojusznik, prawda, Putina, więc tutaj te wszystko wskazuje na to, że za chwilę ostatecznie będziemy jednak mieli zwycięstwo nie bloku wschodniego, tak zwanego starego, nie, będzie jednak to supermocarstwo i ta diaspora, prawda, amerykańska też będzie tutaj robiła doskonały interes, bo potem oni jak oni działają? Oni działają w taki sposób, że, drodzy państwo, jak wiatr zawieje, taki będzie następnie układ. Oni będą patrzeć ostatecznie, gdzie oni mogą zrobić tam dla siebie interes, gdzie mogą kapitał budować. Także tutaj będzie naprawdę ściernisko przepotężne z wielką ilością wpływów, a my, szarzy obywatele Europy, będziemy im musieli, bo będą chcieli nas zmusić, będziemy im musieli służyć, no i oczywiście grzecznie pod ich butem chodzić, wykonywać wszystkie polecenia, no i przy tej okazji także przyjmować wszelką truciznę, którą nam będą podawać, bo już za chwilę, już to już wiecie, że będzie kolejna plandemia, no i ci, którzy tam nie wejdą w ten rygor, prawda, ten obowiązek powszechny, no to nie wyjdą nawet z domu, żeby mogli pieniądze zarobić. Ostatecznie jak ktoś się sprzeciwi, to mu konto zamkną i będzie po człowieku. Tak to dzisiaj, drodzy państwo, wygląda. Wracanie, oficjalny jest powrót do romansu z Rosją i to nie tylko Niemiec, ale Europy Zachodniej. Kłaniam się nisko i pozdrawiam państwa bardzo serdecznie.